Dante Alighieri, Boska Komedia. Podróż Dantego w zaświaty rozpoczyna się w nocy, z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, 7 kwietnia 1300 roku. Dante miał wówczas 33 lata, udając się w podróż zabłądził w ciemnym lesie. Las jest alegorią świata pogrążonego w grzechach, a zgubienie drogi oznacza w tym przypadku odejście od prawego życia. Chce wyjść na wzgórze, u szczytu którego widzi słońce, alegorię Boga. Drogę zastępują mu jednak trzy zwierzęta. Pantera, symbolizująca zawiść, lew, symbolizujący pychę oraz wilczyca, symbolizująca chciwość. Cofając się przed zagrożeniem, spada w przepaść, gdzie odnajduje go Wergiliusz. Informuje bohatera, że droga prowadząca do góry będzie zamknięta dopóty, dopóki Hart, w domniemaniu Chrystus, nie przepędzi wilczycy do piekła, gdzie jest jej miejsce. Wydostać się z lasu może jedynie przechodząc przez piekło, czyściec i raj. We wędrówce przez dwie pierwsze strefy towarzyszy Dantemu Wergiliusz. Podróż zaczynają od piekła, które znajduje się pod ziemią i ma kształt zwężającego się ku dołowi stożka. Lucyfer, strącony z nieba, spadając zrobił dziurę i sam utknął w jej środku. Do piekła prowadzi brama, za którą znajduje się przedpiekle, oddzielone od piekła właściwego rzeką o nazwie Acheront. Dusze zmarłych przewozi tamtędy Charon. Piekło właściwe dzieli się na górne i dolne oraz podzielone jest na kręgi, z których 6 przypada na piekło górne. W kręgu pierwszym, zwanym Limbo, rządzi Charon. Znajdują się tutaj dusze tych, którzy nie byli ochrzczeni i dlatego nie mogą dostąpić łaski zbawienia. Dante spotyka tutaj również wielkich uczonych starożytnych, jak na przykład Homera, Horacego, Owidiusza i Talesa. Krąg drugi, którego stróżem jest Minos, sędzia podziemi, jest miejscem pokuty dla tych, którzy nie byli w stanie opanować zmysłowości. Kolejni grzesznicy to są winni obżarstwa, skąpcy i rozrzutnicy, ci, którzy grzeszyli niepohamowanym gniewem, a w kręgu szóstym, przedstawionym na wzór miasta, znajduje się gród szatana. Wstępu do grodu bronią złośliwe demony, wobec których Wergiliusz jest bezsilny. Dopiero interwencja z nieba sprawia, że obaj mogą dostać się do szatana. Do wrót grodu zawiózł ich na swej barce Flegiasz. W piekle dolnym, w kręgu szóstym, są dusze heretyków, którzy odstąpili od prawd objawionych przez Boga. Krąg siódmy podzielony jest na 3 rejony. Jest on miejscem wiecznych cierpień tych, którzy targnęli się na własne życie. Są tu także dusze gwałcicieli praw natury, morderców, samobójców, bluźnierców i lichwiarzy. Pieczę nad nim sprawuje Minotaur. Poeci dotarli do podziemnej rzeki Flegeton i musieli przejść do kręgu niższego. Przewiózł ich na grzbiecie Gerion, skrzydlaty potwór, w połowie smok, w połowie człowiek. Krąg ósmy dzieli się na 10 czeluści. W pierwszej znajdują się oszuści i uwodziciele kobiet. W drugiej czeluści są pochlebcy, w trzeciej symoniści, dalej wróżbici, oszuści, hipokryci. W siódmej są złodzieje kąsani przez węże. W ósmej fałszywi doradcy, w dziewiątej schizmatycy, podżegacze sporów, fałszerze prawdy. Dziewiąty krąg dzieli się kolejno na 4 podkręgi. W pierwszym podokręgu, zwanym podokręgiem Kaina, umieszczeni są zdrajcy bliskich osób. W drugim, zwanym podokręgiem Antenora, są zdrajcy kraju lub stronnictwa. W trzecim, zwanym podokręgiem Telomea, znajdują się ci, którzy nadużyli zaufania innych. Czwarty podokręg, Giałdeka, stanowi dno piekła i jest siedzibą samego Lucyfera, który zdradził Boga. Tutaj też znajdują się trzej najwięksi zdrajcy ludzkości – Judasz, Brutus i Kasjusz. W nocy poeci opuścili piekło i podziemnym tunelem dotarli na drugą półkulę, do Góry Czyśćcowej. Czyściec to góra, która ma kształt zwężającej się ku górze piramidy i dzieli się na 9 części. Pierwsza to wstęp do czyśćca, w 7 następnych, które mają kształt tarasów, przebywają pokutnicy. W 9 zaś znajduje się raj ziemski.
W pierwszej z 7 części znajdują się pyszni, w następnej zazdrośnicy, w trzeciej gniewni, potem leniwi, chciwi i rozrzutni, w szóstej ci, którzy nie przestrzegali umiaru w piciu i jedzeniu. W siódmej znajdują się dusze grzeszników, którzy nie zapanowali nad własną zmysłowością. Do raju ziemskiego dostał się Dante w czasie snu. Został on cudownie przeniesiony przez świętą Lucję. Upraszał anioła, by wpuścił go do czyśćca. Ten wręczył mu 2 klucze, jeden srebrny, drugi złoty. Święty Piotr pomaga im w otwarciu bramy i poeci mogą iść dalej. Wszędzie rozlegał się śpiew i muzyka organowa. Właśnie tutaj Dante spotkał swoją ukochaną, Beatrycę, która odtąd staje się jego przewodniczką, a Wergiliusz znika. Dante, zanim dotarł do Opireum, siedziby Boga, musiał przebyć 9 sfer niebieskich. Przebywał kolejno na Księżycu, Merkurym, Wenusie, Słońcu, Marsie, Jowiszu i Saturnie. Na końcu znalazł się w niebie 9. Tutaj opiekę nad Dantem przejął święty Bernard, czciciel Matki Bożej. W raju wszystko jest zdematerializowane, dlatego Dante, obdarzony łaską Bożą, przestaje podlegać ograniczeniom ludzkiej natury i unosi się w powietrzu. Spotka tutaj wielu znanych ludzi oraz świętych. Dante przeżywa ekstatyczne uniesienie i w tej ekstazie mógł dojrzeć oblicze Boga. Wreszcie osiągnął szczęśliwość i cały zatopił się w jasności Stwórcy. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.